dobrze, kochani. Kto mi powie, co jest w życiu najważniejsze? Marta Lipiec z powodu przewlekłej choroby zażywa leki sterydowe, przez które przytyła i pogorszyła się jej cera. Do tego nastolatka jest ciągle głodna i nie potrafi opanować apetytu. O chorobie Marty wie tylko jej przyjaciółka i wychowawczyni Barbara Gruszka. Nie wytrzymam, muszę coś zjeść. To nie tylko wam zapewni komfort fizyczny, jak również psychiczny oraz zdrowe potomstwo. Kochani, natomiast jeżeli nie będziecie dbać o zdrowie... Tak, to do ciebie. Jak tak dalej będziesz żarła, to niedługo się przez drzwi nie zmieścisz. Daj jej spokój, dobra. Dziewczynki, możecie przestać rozmawiać? Ale Marta tak mlaska, że niedobrze mi się robi. Przede wszystkim, proszę cię, nie mów tak o koleżance. Ty, Marta, schowaj kanapkę, zaraz i tak będzie przerwa. Gruba świnia. Majka, wydaje ci się, że nie słyszałam tego? Proszę, wstań i przeproś koleżankę. Przepraszam. Nie, kochani, tego to już jest za wiele. Maja, wpisuję ci uwagę. Marta je na lekcji, a ja dostaję uwagę? Przecież tylko stwierdziłam fakty. Ale to ty zachowujesz się niewłaściwie i proszę cię, nie udawaj, że nie wiesz, że to było złe. Super. No nie powiedziałabym. Dobrze, kochani. Maja jest wściekła na Martę. Obwinia koleżankę za otrzymaną uwagę z zachowania i nie zamierza jej tego odpuścić. Grubą, głupią, świnią. I nic z tego nie zmieni. Daj mi spokój. W życiu! Przez ciebie dostałam uwagę, zapłacisz mi teraz za to. Dostałaś uwagę, bo jesteś chamska, więc daj jej spokój. Nie jestem chamska, tylko szczera. A ty? Ty jesteś gruba, brzydka i masz syfy. Wiesz co? A ty jesteś okropna! Tylko na tyle cię stać? I co, znowu będziesz beczeć? Nie no, nie wierzę, ty jesteś jakaś beznadziejna! Co, odważ się od niej, chodź Marta, nie musimy z nią gadać. Co ja jej zrobiłam? Jezu, nic, po prostu jest wredna, no. Wiesz co, chodź... Jeszcze tego pożałujesz!